Bóg mówi na dwa sposoby. Czasem mówi pod osłoną jakichś znaków, przypowieści, symboli. Mówi do nas w taki sposób troszeczkę zza kurtyny. Być może po to, żeby nas jakoś zaprosić w ten sposób, żeby nas zaangażować, bo tego potrzebujemy. Ale mówi też do nas na drugi sposób, całkowicie otwarcie. Myślę, że wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, jakkolwiek to słowo szeroko można rozumieć, ta gotowość, więc gdy jesteśmy gotowi i On to wie, wtedy mówi do nas całkiem otwarcie i pragnie tego. I pragnie tego, żeby w naszej modlitwie były te momenty radykalnego prześwitu, kontemplacji, czyli tego głosu, słowa, które całkowicie otwarcie mówi nam o tajemnicy Boga.